Dobry wieczór. Witam Państwa serdecznie na uroczystości inauguracji 17. Festiwalu Szekspirowskiego. Dobry wieczór. Witam serdecznie wśród nas pana marszałka Bogdana Borusewicza. Pana komisarza Unii Europejskiej Janusza Lewandowskiego. Ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Pana senatora Edmunda Wittbrocka. Oraz panią poseł Katarzynę Hall. Witam również gorąco patronów festiwalu, a są nimi marszałek województwa pomorskiego pan Mieczysław Strug. Oraz prezydent Gdańska, pan Paweł Adamowicz. Witam również Radę Fundacji Teatrum Gedanense i Radę Programową Gdańskiego Festiwalu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Witam prezesa Fundacji Teatrum Gedanense oraz dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesora Jerzego Limona. Serdecznie dziękujemy przedstawicielom władz i instytucjom wspierającym. Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które reprezentuje dzisiaj pani Edyta Mydłowska-Krawcewicz. Departamentowi Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, reprezentowanemu dzisiaj przez pana dyrektora Władysława Zawistowskiego. Biuru Prezydenta do spraw Kultury Miasta Gdańska, reprezentowanemu przez panią dyrektor Annę Czekanowicz. Urzędowi Miasta Gdyni, reprezentowanemu przez pana prezydenta Marka Stępę. Urzędowi Miasta Sopot, reprezentowanemu przez panią prezydent Joannę Cichocką-Gula. Z pewnością zerwą się wielkie brawa, bo na scenę poproszę prezesa Fundacji Teatrum Gedanense i dyrektora Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, profesora Jerzego Limona. Panie Ministrze, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Panie, Panowie, 17 raz staję przed Państwem zapowiadając festiwal i w ciągu tych 17 lat pokazaliśmy ponad 200 różnych inscenizacji Szekspira z 30 kilku krajów. Jest to na pewno dorobek, jak sądzimy, imponujący, ale nie jestem tutaj po to, żeby chwalę wygłosić Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu, ale zapewne po raz ostatni raz występuję przed Państwem. Niech prezydent się nie cieszy, bo ostatni raz w tym miejscu inauguruję festiwal, ponieważ w przyszłym roku będziemy to odbywać w nowej siedzibie, która rośnie. Rośnie w sposób imponujący dzięki nowej firmie, która wygrała przetarg. No i wszystko jest zgodnie z harmonogramem. Także w lutym teatr zostanie ukończony. Później będą tak zwane odbiory. Otwarcie przewidujemy na lipiec bądź wrzesień przyszłego roku. Także bardzo serdecznie Państwa witam, ale dzisiejszy wieczór jest okazją, żeby też podziękować tym wszystkim, bez których festiwal nie mógłby się odbywać.
Tu ogromne wsparcie mamy ze strony i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, i samorządów, i korporacji. Te korporacje zawsze są w mediach na ostatnim miejscu. Ja zawsze media proszę o to, żeby pisali, żeby chwalili, bo bez wsparcia firm prywatnych festiwal i wiele innych imprez artystycznych w Polsce po prostu by umarł. Także Michale, tutaj musisz mnie wspomóc, żeby teraz zapowiedzieć naszych wspaniałych sponsorów, którzy od lat wspierają, i mamy też niespodziankę, bo mamy i nowych sponsorów. Zaczniemy od sponsorów platynowych. Zapraszamy teraz na scenę przedstawicieli platynowych sponsorów. Panią Karolinę Grudzińską, reprezentującą grupę LOTOS. LOTOS jest gospodarzem dzisiejszego wieczoru. Kupujcie Państwo w stacjach LOTOS. Media nie napiszą, to ja muszę. Bardzo, bardzo dziękuję. Mamy wspaniałe medaliony artystycznie wykonane przez wspaniałą rzeźbiarkę Maję Kuczyńską, która po raz pierwszy projektuje i wyrabia dla nas medaliony i nagrodę Złotego Jorika, statuetkę Złotego Jorika. Proszę zerknąć. I oczywiście prosimy o pozostanie raz z nami na scenie. Prosimy teraz na scenę panią Martę Dankowską, reprezentującą grupę Energa. Nie wyłączajcie klimatyzacji. Felisiak, reprezentującą Bank Pekao S.A. Te medaliony są podobne, ale każdy jest inny, zapewniam. Bank Pekao też jest inny, kredyty. I jako ostatniego platynowego sponsora poproszę pana wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. pana Zbigniewa Staszaka, który odbierze uhonorowanie dla marki HDI. Teraz wiemy, gdzie się ubezpieczać. HDI. Warta. Warta przyjmuje HDI. W programie mamy, panie profesorze, swobodną wypowiedź, gdyby któryś z przedstawicieli platynowych albo razem chciał podzielić się z tą refleksją, może razem, czy jak to było, jak pan profesor potrafi namówić, zapalić swoją miłością do teatru. Proszę bardzo. Są nieprzygotowani absolutnie, ale zobaczymy. Będą to sponsorzy z Łodzi. Zapraszamy panią prezes Kalinę Janicką, reprezentującą firmę Clear Channel Poland. Proszę państwa. Billboardy i różne inne rzeczy. Także proszę, chcę siebie tam przedstawić. Muszę powiedzieć, że bardzo udany tytuł. Marka Kamińskiego, reprezentującego firmę Sprint S.A.
innego, bo już raz narzekał, że stanę to samo. I pozwolą Państwo, że teraz odczytam kryształowych sponsorów, a kryształowymi sponsorami 17. Festiwalu Szekspirowskiego są Master Lease, prosimy o brawa, Oceanic S.A., również brawa, i Polis, spółka z O.O. Dziękujemy serdecznie. Pan profesor już wyraził słowa wdzięczności. Dziękujemy bardzo. Prosimy o wielkie brawa, bo właśnie dzięki sponsorom można tworzyć chcemy również podziękować naszym patronom medialnym, dziennikarzom i fotografom, a szczególnie Polskiemu Radiu S.A., Jedynce i Trójce Rzeczpospolitej, Dziennikowi Bałtyckiemu, Miesięcznikowi Forbes, Tygodnikowi Newsweek, Telewizyjnej Dwójce, TVP Kultura, Telewizji Gdańsk, Radiu Gdańsk, Miesięcznikowi Teatr oraz portalowi trójmiasto.pl. Prosimy o brawa dla naszych patronów. Dziękujemy za wspólną obsługę festiwalu. Wielu. Na scenę pozwolą Państwo, że poproszę teraz marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka oraz prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Szekspira. Jest takie miejsce na ziemi, które nie jest tak wielkie jak stolica tego kraju, w którym się urodził Szekspir. Jest takie miejsce na ziemi, które przyciąga, jak dzisiaj usłyszeliśmy, 30 teatrów z różnych krajów. Więcej teatrów, ale z 30 krajów. Niektóre te teatry grają tutaj, na tych deskach Szekspira. Jest takie miejsce na ziemi, które przyciąga pasjonatów, ludzi z pasją, którzy chcą oglądać, a jeszcze lepiej ci, którzy chcą organizować, dla tych, którzy chcą słuchać i dramatu, słuchać intryg pomiędzy władzą, polityką, miłością. To jest miasto Gdańsk. Pan prezydent nie zdał tego quizu. To jest miasto Gdańsk. Panie prezydencie. Ale żeby być poprawnym, to trzeba powiedzieć, że to zawsze jest prezydent Gdyni, że przecież też Szekspira grają w Gdyni, może nie w tym roku, Teatr Muzyczny, bo Teatr Muzyczny rozbudowujemy. Panie prezydencie, oddamy go kiedyś 6? Nie, dzisiaj jest grany Szekspir. Co, nie czytałeś programu? W Gdyni, tak. I jeszcze w Sopocie. Proszę Państwa. Wszyscy mamy satysfakcję, jako mieszkańcy metropolii, że gramy Szekspira. Gramy Szekspira przede wszystkim dlatego, że profesor Limon od 17 lat z grupą wielu wolontariuszy, ludzi dobrej woli, chce organizować dla nas festiwal szekspirowski. A nadto, że będziemy wspólnie razem wznosić fantastyczne mury pięknego, nowego teatru, który w przyszłym roku będzie do naszej dyspozycji. Szanowni Państwo, dziękuję jeszcze raz panu profesorowi Limonowi, bo sam sobie nie będzie dziękować, ale te brawa, które zaraz usłyszymy, na pewno będą dla niego. Bardzo dziękuję.
Ja myślałem, Jedku, że my tak razem wystąpimy. Tak ci się wcinałem, ale nie podjąłeś tej inicjatywy. No więc, drodzy Państwo, witamy w Gdańsku, gdzie się tym mówi po angielsku. I do zobaczenia za rok w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim na tyłach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Dziękuję bardzo.